Raz przychodzi liścik mały do stonogi, że proszona jest do białej na pierogi. Ucieszyło to stonogę, więc ruszyła szybko w drogę. Nim zdążyła dojść do białej, nogi jej się poplątały, lewa z prawą, przednia z tylną, każdej nodze bardzo pilno. Szósta, zdążyć chce za siódmą, ale siódmej iść za trudno, no bo przed nią stoi ósma, która właśnie jakiś grusma. Chciała minąć jedenastą, poplątała się z piętnastą, a ta znów z dwudziestą piątą, trzydziesta z dziewięćdziesiątą, a druga z czterdziestą czwartą, choć wcale nie było warto. Stanęła noga wśród drogi, rozplątać chce sobie nogi, a w białej stygną pierogi. Rozplątała pierwszą, drugą, z trzecią trwa trwało bardzo długo, zanim doszła do trzydziestej, zapomniała o dwudziestej, przy czterdziestej już się krząta, no a gdzie jest pięćdziesiąta? sześćdziesiątą nogę beszta. Prędzej, prędzej, a gdzie reszta? To wszystko tak długo trwało, że przez ten czas całą białą przemalowano na zielono. A do zielonej stonogi nie proszono.